Miałem w ogóle ochotę na taki strasznie dobry żart, który sobie wymyśliłem na początek rozmowy. To jest dobry żart na otwarcie. Porozmawiajmy serio. Dobry żart. Zawsze. W moim przypadku. Ale serio, serio? Nie. Znaczy, no a co sądzisz? Myślisz, że prawica jednak się pokłóci, weźmie za łby? Wszyscy mamy taką nadzieję, chyba. Nie, bo jeżeli chodzi o tą sytuację, to mi się ciągle przypomina taka bardzo dobra recenzja Janka Tomaszewskiego, który powiedział, że jak agencja towarzyska nie działa, to się zmienia personel, a nie firanki. Słuchaj, a wyobraź sobie, Rafał, przy całej mojej sympatii, więc też będę delikatnie poruszał ten temat, że urodziłeś się w lepszej rodzinie. Jeszcze lepszej? No przecież twoja urodziłeś się w rodzinie alkoholików. Nie rodziny, mój ojciec był alkoholikiem, nie była cała rodzina. Mama nie, nigdy nie tam nie podoba? Mama nie. Nigdy mama nie? Nie? Jesteś pewny? Mówiła zawsze, że tata za dwójkę ładuje nawet za całą rodzinę, za całe dwa pokolenia, więc ja dziękuję. Ale używała tego typowego polskiego określenia, tatuś jest trochę zmęczony? Nie, nie. Bo moja często tak to mówiła. Nie było, wiesz, jakby trudno, żeby człowiek zmęczony leżał w przedpokoju. To było dziwne, nie? No jak wrócił do pracy... Nie miał siły dojść nawet do salki. Moje mieszkanie zostaje. A czemu tata leży na klatce, bo jest tak zmęczony, że... A prawdziwie byłby zmęczony, jakby zasnął na wycieradce przed domofonem. No, albo w aucie po prostu, a zdarzało mu się dojechać, zgasić i... Ale po czym poznaliście, że światła były zapalone? No, że bardzo długo stoi, no. Silnik chodzi, czyli nie rozwiązuje krzyżówki, po prostu jest na... Bo to jest ciekawe, bo masz z tym dystans, bo ja kiedyś z Michałem Figurskim, z którym spędziłem najlepsze lata w radiu, zrobiliśmy taki żart, że zadzwoniliśmy na cmentarz, gdzie leży mój ojciec, że chcemy dokonać ekshumacji, bo zapomniałem zabrać ojcu karnetu na basen. Aha, trzeba było sygnet powiedzieć. Tak, nie, karnet na basen. I oni się zgodzili ojca odkopać. Słuchaj, wszyscy się, znaczy my się bawiliśmy, całe radio, jak wychodziliśmy, patrzyli na nas jak na Co było złego? Ja kocham pływać. Okej. No patrzyli się, bo po prostu nie mają może takiego dystansu do siebie. No, albo ty masz taki dystans? A co nam Kuba pozostaje?